Cześć, Mateusz z PLS School. Dzisiaj rozmawiamy z Sandrą. Sandra Naruszewicz współpracowała z nami przez bardzo długi czas. Uczyliśmy razem języka niderlandzkiego. Sandra jest już naszym ex-nauczycielem i uznaliśmy, że porozmawiamy, troszeczkę poplotkujemy o tym, co się działo do tej pory, jak to wyglądało, jakie mamy doświadczenia z tej całej współpracy. No i czy Sandrze się podobało, czy poleciłaby takie działania w naszej szkole, czy to z perspektywy ucznia, czy to w ogóle z perspektywy również nauczyciela? Cześć Sandra! Cześć! To tak jak mówiłeś, już współprac, współpracowaliśmy z sobą dosyć, dosyć długo, tak naprawdę przez, przez mój cały okres studiów, więc wydaje mi się, że... Trzy lata około? Trzy lata około, tak. No, faktycznie długo i przez cały ten czas uważasz, że jakby udało Ci się fajnie rozwinąć, czy to wszystko działało w takim balansie z Twoim życiem prywatnym? Jak Ci się wydaje? Jak to ocenisz teraz z tej perspektywy? No tak, to był, ten balans to był chyba takim jednym z największych plusów, który na pewno pozwalał mi podróżować. Co było dla mnie bardzo ważne, bo przez te trzy lata byłam tak naprawdę, pracowałam nie z wielu miejsc nie, nie tylko w Polsce. Przez rok byłam w Portugalii, kilka miesięcy w Brazylii, no więc ten balast na pewno na pewno był. Okej, okay, super. To może porozmawiajmy więcej o podróżach, lubisz podróżować, czyli planujesz teraz kolejne jakieś wyjazdy? Jak to wygląda? A w tym momencie dopiero wróciłam z jednego wyjazdu, więc okay. e, planuję pobyć trochę, trochę w Polsce. E, w Polsce, w okolicach też tam mam znajomych, e, Słowacji, w Czechach, więc takie może bliższe podróże na, na tą pierwszą połowę roku. E, później, gdzieś tam maj, czerwiec, planuję wyjazd też taki trochę dłuższy do Azji. E, po powrocie jeszcze nie wiem, ale, ale pewnie tak. Okej, okay, super. A gdzie będziesz w Azji? E, tego jeszcze nie wiem. E, tym razem nie jadę sama, e, więc to jest jeszcze taka kwestia do ustalenia. Ok, super. To może opowiadaj o Brazylii. Bo jakby dla mnie kurczę połączenie um, podróż do Brazylii i, i nauczanie od razu się zapala taka lampka. Time zones. Jak to wyglądało? Opowiedz trochę w ogóle o samej podróży do Brazylii, no i jak Ci się udało to połączyć z nauczaniem? E, to w ogóle też nie było samo połączenie też e, tylko z nauczaniem, bo, bo ja tam też pracowałam. E, okay. Tak. E, byłam tam powiedzmy w ramach, e, w ramach, robiłam tam taki program Workaway, nie wiem czy, czy znasz. E, więc e, mieszkałam u, u rodziny e, pracowałam u nich na pół etatu i w zamian za to e, właśnie mieszkałam z nimi oni zapewniali też wyżywienie e, no i poleciałam tam po to, żeby e, jakby, głównie ze względu na kitesurfing e, a oni mają, prowadzą tam w tych właśnie miesiącach cztery miesiące w roku szkołę kitesurfingu więc jakby w ramach tego też mogłam korzystać z tego całego e, z ich sprzętu no i pracowałam tam około 20 godzin w tygodniu. Zajmowałam się ich dziećmi. co w ogóle śmieszne, bo dzieci mówią tylko po niemiecku. Ja po niemiecku nie mówię. Okay. Więc tak, to był bardzo szybki kurs. Nie dosyć, że tam portugalskiego, to, to jeszcze niemieckiego przy okazji. No i to też jeszcze łączyłam właśnie z pracą w szkole. Jak to wyglądało? To zależy. Zwykle było nie było tak ciężkie do połączenia ze względu na to, że większość ludzi tak naprawdę zajęcia miała w godzinach popołudniowych, tak? Bo dużo osób gdzieś tam pracuje do godziny 16-17, więc te zajęcia były w takich godzinach popołudniowych lub wieczornych. Ale były też takie osoby, które właśnie e, pracują zmianowo. Więc zdarzało się tak, że wypadały mi na przykład dwie osoby, które były dostępne tylko w godzinach porannych. No i ze względu na różnicę czasu faktycznie to wstawanie e, było dosyć, dosyć wczesne, nie? Bo tak musiałam czasami zacząć zajęcia o gdzieś tam 5 rano. E, czy to było jakimś problemem? Tak sobie myślę, nie było to jakoś często, nie? To nie było tak, że ja codziennie wstawałam o 4. rano, żeby o 5.00 za, zacząć zajęcia. Na dłuższą metę pewnie wolałabym mieć powiedzmy, jako coś później uczniów, którzy są jakoś tam bardziej dostępni, ale jest to, jest to do zrobienia. Nie jest to jakoś niewykonalne. Okej. Okay. No, przy odpowiednim samozaparciu wydaje mi się, że wszystko jest wykonalne. Właśnie przypomniało się mi, jak ja zakładałem szkołę, to było bardzo dawno temu, i sam jednocześnie nauczałem i miałem. Takiego Patryka, który miał zajęcia zawsze bardzo wcześnie rano, chyba szósta albo nawet piąta I to był mój jeden, jedyny uczeń, który w tamtym okresie tak wcześnie zaczynał ze mną zajęcia. I pamiętam, że mieliśmy te zajęcia w poniedziałek i byłem na melanżu w Krakowie i byłem strasznie, strasznie, strasznie zły na siebie, że muszę wstać w poniedziałek tak wcześnie i zrobić te zajęcia, ale uznałem, że po prostu odpinam wrotki i się bawię. I okazało się, że Patryk zaspał, zadzwonił do mnie, że on generalnie nie da rady i, i że mnie bardzo przeprasza. Lekcja uznana za odbytą, a ja poszedłem smacznie spać. Więc generalnie yy, myślę, że, myślę, że było warto. Gdybym to ja się złamał i wcześniej napisał wieczorem, wiesz to Patryk, kurczę, dzisiaj taki melanżowy akurat weekend mam, nie dam rady, no to kurczę, byłbym na tym tylko stratny, prawda? Więc, więc jakby, no właśnie, takie, takie story szybkie. Okej, okay, fajnie, czyli Brazylia. A Portugalia? Jakbyś w ogóle porównała Portugalię z Brazylią? No bo niby podobny język, tutaj mamy wersję brazylijską tego portugalskiego. Czy one się aż tak bardzo różnią, jak to jest? Tak, różnią się. Różnią się bardzo. W ogóle, nawet jeśli mówimy o samej Brazylii, to, to język jakby w każdym tam z regionów jest. Jest też inny. Na przykład w ogóle w tym regionie, w którym ja byłam, e, to jest e, Sara. Tam ludzie mówią strasznie szybko. E, w ogóle ja nie wiem, czy oni znają zasady gramatyki. Jeśli znają, to ich w ogóle nie stosują. E, okay. Więc tak, ten język jest, e, jest całkiem inny. Nawet ja tam z tego portugalskiego, właśnie tej brazylijskiej wersji uczyłam już wcześniej. I później, jak byłam w Portugalii, to od razu słyszałam, e, jeśli ktoś na przykład jest tam, nie wiem, w sklepie, byłam i słyszałam, że ktoś mówi właśnie po portugalsku, ale z Brazylii, to od razu to słyszałam i łatwiej było mi ich zrozumieć, bo ten język portugalski w Portugalii jest, jest inny, wymowa jest inna. Nawet pamiętam właśnie w Portugalii byłam na Erasmusie i tam też chodziłam na zajęcia z portugalskiego i na pierwszej lekcji nasza właśnie nauczycielka podkreślała, że jeśli używam jakichś słowników, to to mają być właśnie portugalski z Portugalii i tak dalej, że wymowa jest inna. E, więc bardzo na to zwracam uwagę. A jakbym się uczył portugalskiego, takiego portugalskiego, portugalskiego, europejskiego, i później wyjechał do Brazylii, to mimo tych wielkich różnic, ja sobie tam poradzę, czy to jest tak, że po prostu się nie dogadam? E, nie, jakby różnice są, ale to nie jest tak, e, że, że nie można się dogadać. To, to tak nie jest, chociaż. Um... To jest tak, że osobom z Brazylii jest ciężej, wydaje mi się, zrozumieć osoby z Portugalii niż na odwrót, przez to, że na przykład w Portugalii oglądają, nie wiem, jakieś tam brazylijskie seriale i tak dalej. Okej. Okay. I ten język wydaje mi się, że jest taki bardziej zrozumiały, ale no, wiadomo, są takie e, słowa, które się różnią. Wydaje mi się, że porównałabym to do na przykład niemieckiego, który jest, nie wiem, w Szwajcarii i który jest w Niemczech. E, na podobnej zasadzie. Okej, okay. dobra, spoko. Czyli warto się uczyć tego portugalskiego, europejskiego. Gorzej by było, jakbyśmy się uczyli typowo brazylijskiej odmiany i później mieli cokolwiek do załatwiania w Lizbonie. Tak, to później może być nam ciężko po prostu zrozumieć te osoby, które tam z nami rozmawiają. Okej, okay. bo się, że to jest na zasadzie wiesz, polski śląski. Nie? Wjeżdżasz do jakiejś źródeł śląskiej i czujesz się jak w jakimś innym państwie. Nie, nie, to, to aż, tak, aż tak nie jest. Idziesz do sklepu, wiesz, kupić ziemniaki, dają ci zupełnie coś innego, marchewka na przykład, wiesz, jest... różnie bywa. Nie, no aż tak, że nie jest. Mieszkam w Katowicach i właściwie to... W sensie jak słyszę ten język, to czasami jest mi trudno zrozumieć, ale jest dużo takich słów, które, które by trzeba było ogarniać ewentualnie, żeby, żeby faktycznie w pełni rozumieć Śląski. Wydaje mi się, że jest mocna różnica między Śląskim a Polskim jednak. Więc, więc to raczej na tej zasadzie flamandzki i niderlandzki, nie? Tak. Mhm. Ja na przykład pracowałam rok, półtora roku właśnie w korpusie z językiem niderlandzkim. I pracowaliśmy na, na dwóch rynkach, to były zarówno Holandia jak i Belgia, więc większość klientów naszych było były jednak z Holandii, więc tam jakby nie było żadnego problemu, ale jakby rozmowy z klientami z Belgii na początku sprawiały mi problemy, z tym bardziej że oni używali tam jakichś takich właśnie swoich słów, więc to była, że tak powiem, kwestia przyzwyczajenia, nie? Po jakimś czasie można, jakby nie sprawiało mi to już problemu. Ale pamiętam takie pierwsze, pierwsze gdzieś tam rozmowy z klientami z Belgii. No, często prosiłam, żeby tam na przykład po, po, powtórzyli, albo po prostu staram się domyślić, o co oni mogą pytać i w prostu mieć nadzieję, że, że o to mi chodziło. Okej. Okay. Super. Fajny wstęp. Dużo się u Ciebie w życiu dzieje, szczególnie językowo. Może przejdźmy do tych języków i zróbmy taki background. Jak ty się uczyłaś do tej pory? języków. A jak się uczyłam? No zaczęłam tak naprawdę uczyć się jeszcze w Polsce i tam w szkole, w szkole podstawowej. No to tak standardowo angielski, angielski niemiecki, z tym, że tutaj straszny nacisk był na język niemiecki, bo, bo mieszkam przy samej granicy. A tak naprawdę. No ale to wszyscy wiemy, jak nauka, nauka w szkole wygląda po dziesięciu latach nauki niemieckiego tak naprawdę niemieckiego nie znam. No i. Okay. Tak. I mając lat 15, 15, 16, jakoś tak nie pamiętam dokładnie, przeprowadzałem się z rodzicami do Holandii. Po holendersku nie znałam ani, ani słowa. No i tam zaczęłam się uczyć holenderskiego, musiałam iść do szkoły i chodziłam do takiej, powiedziałabym, specyficznej szkoły, co się nazywało Tala Centrum, bo wiadomo, mając 15 lat, mam obowiązek się uczyć, ale nie mogę iść, powiedzmy, do takiej normalnej szkoły, więc w Holandii funkcjonują takie właśnie szkoły specjalne dla obcokrajowców, dla dzieci do 18 roku życia, które właśnie najpierw muszą się tego języka nauczyć, żeby później móc iść do normalnej szkoły. Więc tam mieszka, mieszkam. Tam właśnie w tej szkole byłam około półtora roku. I tak naprawdę uczyłam się tylko wyłącznie holenderskiego. No i później już poszłam tam do liceum i tam kontynuowałam tak samo niemiecki i angielski. No i później, więc tak w międzyczasie, zaczęłam się sama uczyć portugalskiego. Tak, i to tak wygląda, jeśli chodzi o naukę języków. To takie początki. Tak, jak szybko udało Ci się ten Berlański doprowadzić do takiego użytku, że tak powiem? Do użytku. No, ja na początku miałam z tym ogromny problem, bo to nie było tak, że przeprowadziłam się po miesiącu, dogadałam się z każdym. U mnie to trochę trwało i ja nawet pamiętam, że przez pierwsze trzy miesiące, tak mogę chyba powiedzieć, e, w ogóle ciężko było mi rozmawiać. E, gdzieś tam ze znajomych miałam w tej szkole to miałam może nie tylko Polaków, ale też jak wiedziałam, że gdzieś tam e, są ze mną Polacy i tak dalej, czy jak ja się nie dogadam, to, to wiem, że gdzieś tam oni są. Więc przez pierwsze trzy takie miesiące, e, pomimo tego, że na przykład dużo rozumiałam i że na przykład w szkole byłam Teoretycznie na poziomie wyższym językowo nie potrafiłam tego słownictwa jakoś tak używać. E, miałam z, dalej takie typowo, jak nas uczą w szkole, tak, że tłumaczymy nie wszystko, musimy znać konkretne e, słowo i tak dalej. Co miałam problem z tym, że nie potrafiłam używać tego słownictwa, które, e, które znałam. Pomimo tego, że na przykład moi znajomi, którzy byli gdzieś tam na niższym poziomie i teoretycznie mieli niższy poziom za e, zasób tego słownictwa. To potrafili po prostu je wykorzystać. Więc ja miałam z tym duży problem na początku. Mm. Ale wydaje mi się, że po tych takich pierwszych trzech miesiącach e, zaczęłam po prostu używać tego języka. E, wiadomo, dużo błędów było i dużo, dużo słów mi też brakowało, ale później już zaczęłam też e, poza szkołą robić e, jakby dużo rzeczy. Więc nie chciałam się powiedzmy, ograniczać do, do tej szkoły, tylko żeby też poza tym coś robić, tak jak, tak jak w sumie robiłam w Polsce. Więc e, z tego, co pamiętam, na początku poszłam, nie wiem, jakieś tam zajęcia sportowe, i to nie było tak typowo, że sama poszłam na siłownię, tylko e, na jakieś takie zajęcia grupowe, żeby tam też mieć kontakt z tym językiem. No i tam już jakby poszłam sama, więc musiałam mm, rozmawiać z innymi. Już powiedzmy, nie było nikogo, kto, kto ewentualnie mógłby mi pomóc później też była szkoła muzyczna i tutaj też się strasznie obawiałam, bo jakby mówiąc w takim podstawowym bardzo języku, mój angielski wtedy też nie był jakoś dobry, tak, no bo uczyłam się tylko gdzieś tam w Polsce w, szko w szkole, ale miałam bardzo fajnego nauczyciela, to były zajęcia właśnie jeden na jeden, który potrafił mi wszystko wytłumaczyć i tak dalej, więc zajęcia tak naprawdę muzyczne i Jednocześnie językowy, więc to było fajne. I tak wydaje mi się, że po jakimś pół roku. Pół roku yy, nie miałam już takiego powiedzmy, problemu, żeby, żeby faktycznie z kimś porozmawiać. Nawet, nawet jeśli wiem, że czasami brakowało mi słowa, no to potrafiłam wytłumaczyć, o co, o co mi chodzi. Yy, tak. Okej, okay. spoko, czyli właściwie doświadczyłaś tego dziwnego momentu, w którym. W sumie bardzo dużo pracujesz, bardzo ciężko pracujesz, ale nie widzisz tych efektów, a widzisz, że ktoś inny ma efekty, a robi coś troszeczkę inaczej, i niby teoretycznie robi gorzej. Nie? Czyli ty ciężko pracowałaś, miałaś mocne zastosownictwa. A inni sobie potrafili wykorzystywać gorszy zasób słownictwa, ale wykorzystywali go lepiej. No i właśnie, to, to w sumie przejdźmy w takim razie do, do tego nauczania w, w szkole, w PLS School, bo u nas to już wyglądało właśnie inaczej. U nas był nacisk na to, żeby jednak te kompetencje były bardziej zrównoważone, czyli nie ładujemy nie wiadomo ile wiedzy do głowy, tylko raczej staramy się tą wiedzę przekuć w umiejętność, a później. Tą umiejętność jeszcze staramy się zautomatyzować, żeby właśnie dało się to wszystko łatwo i przyjemnie wykorzystywać w życiu. I powiedz mi, czy teraz, w takim razie, po takim etapie nauczania z nami według naszej metodyki, czy uczyłabyś się inaczej tego niderlandzkiego? Czy uczyłam się inaczej? Powiem e, tak, ja nie za bardzo miałam wybór, jak ja się uczyłam tego języka, nie? Bo ja miałam 15 lat, ja po prostu musiałam iść do szkoły. E, wydaje mi się, że szybciej, nie wiem, chciała, właśnie zaczęłabym jakoś tak e, poza szkołą się uczyć. Może właśnie nietypowo uczyć, tylko właśnie pójść na jakie zajęcia, gdzieś bardziej się otworzyć, żeby mieć więcej tego kontaktu z językiem. Ale tak jak się uczę portugalskiego, no to, to tak, uczy się inaczej, nie uczy się tak jak, nie wiem... Jak w szkole, nie, nie kupuję żadnych książek do nauki, bo uważam, że, że to jest po prostu bez sensu. Ehm, tak, więc tego portugalskiego uczy się na pewno inaczej. No, stąd też te wyjazdy, tak? czy, czy to Portugalia czy, czy Brazylia? To może opowiedz więcej o tych doświadczeniach właśnie w szkole, w PLS School. Jak w ogóle wyglądała ta nauka? Może perspektywa ucznia w ogóle, jak, jak ty widzisz tą naukę, tak w kierunku ucznia na razie? Bo jakby zakładam, że możemy porozmawiać o takich dwóch aspektach, czyli uczeń i nauczyciel. To jak ty widzisz właśnie tą stronę uczniowską? A więc, jeśli chodzi o, o tę stronę ucznia, to hmm, ważne jest, na pewno to, że tworzymy taki profil językowy, bo ja tak naprawdę nigdy wcześniej się z tym nie spotkałam. Tak, po prostu e, uczymy się języka, nie wiem, znasz język na poziomie A1, A2, no to uczysz się, do, żeby zdobyć wyższy poziom, że tak powiem. I wydaje mi się, że to tak po prostu e, w większości e, szkół wygląda. E, a tutaj tworzymy profil językowy, więc ja zaczynając zajęcia z daną osobą e, wiem. E, tak naprawdę, już bardzo dużo. O, wiem, czym się zajmuje, e, jakie są jej zainteresowania, no ale też wiem, jaki ma cel, bo musi e, tak naprawdę zaplanować e, swój cel, co chce osiągnąć e, i dzięki temu możemy nad tym razem e, pracować. Mm, a same zajęcia też, e, jak wyglądają? No, nie uczymy się takich rzeczy, które są po pierwsze niepotrzebne dla, dla tej osoby, tak, bo. Nie, możemy się uczyć o zwierzętach, ale jeśli ta osoba nie ma zwierząt, w ogóle jakby nie potrzebuje tego, no to, to nie jest coś, od czego będziemy zaczynać te zajęcia, tak? E, więc stawiamy na takie, mm, na takie słownictwo, które będzie, będzie używane. E, więc ja też często na przykład e, pytałam na zajęciach. E, może powiem tak. E, często, jeśli mieliśmy jakieś tam e, zajęcia z osobami e, które tego kontaktu z językiem nie miały, bo miałam na przykład osoby, które potrzebowały tego języka, bo w pracy głównie mówiło się w języku niderlandzkim. No i tutaj było łatwo, tak, bo uczyliśmy się języka związanego z tą pracą, z branżą, i, i to słownictwo było od razu wykorzystywane, i tutaj było widać naprawdę szybkie efekty. Ale jeśli ktoś nie za bardzo miał ten kontakt z językiem, to po prostu szukaliśmy też razem, że tak powiem, takiej sytuacji, w której ten język można. E, można użyć, czy to były na przykład sytuacje codzienne, takie jak w sklepie, czy, e, czy w jakimś gminie, urzędzie. No i takie też się uczyliśmy, więc to było e, od razu wykorzystywane e, i to też było skuteczne. E, więc wydaje mi się, że to jest takim dużym mm, plusem tutaj tych zajęć, nie? że nie uczymy, uczymy się tego, co jest potrzebne i od razu widzimy efekty, nie? bo uczniowie wiadomo, jeśli widzą, że okej, okay, nauczyliśmy dzisiaj tego i tego, i faktycznie e, mogą coś sama załatwić, mogłam to wykorzystać, to też jest bardzo motywujące. Jasne, super. No właśnie, próbujemy dbać jednak o tą motywację, o to, żeby to nauczanie było użytkowe, więc myślę, że fajnie, fajnie opowiedziałaś o tym naszym podejściu i jak to wygląda w, w praktyce. Czyli w praktyce, jakbyśmy mieli na przykład opisać taką przykładową lekcję, dużo rozmów, treści jakieś typu, typu artykuły, czytanie wspólne, omawianie tych artykułów, pisanie jakichś zadań, jak to wygląda? Jakbyś miała tak też opowiedzieć z Twojej perspektywy? To bardzo zależy tak naprawdę od, od ucznia, bo ja mam takie zajęcia, naprawdę, gdzie, gdzie potrafię na przykład całą godzinę rozmawiać. Eee... Ale były też takie zajęcia, gdzie na przykład rozmawialiśmy o takich typowo branżowych rzeczach, czyli na przykład jak coś tam powiedzieć i tak dalej. Ale to też właśnie e, jest, co było ważne, że to nie było tak, że okej, okay. ktoś tam powiedzmy nie wie, jak przetłumaczyć jakieś tam zdanie, a potrzebuje to w pracy, to też nie wyglądało tak, że ja na przykład mówiłam: Okej, okay, to możesz powiedzieć tak i tak, e, no bo wiadomo, to jest coś, co na przykład w jaki sposób ja bym to powiedziała. Więc na przykład, jeśli wiedziałam, że ta słowa jest w stanie coś takiego powiedzieć, tylko Musi uczyć na przykład innego słowa, a nie takiego konkretnego tłumaczenia, którego szuka. No to gdzieś tam staram się podpowiedzieć, na przykład OK, spróbuj użyć tego czasownika, a nie szukaj takiego, którego nie znasz. Z czego ja korzystam na zajęciach? Czasami na przykład jako w ramach zadania domowego było odsłuchanie jakiegoś podcastu, więc szukaliśmy na przykład jakichś mhm. takich podcastów, które są gdzieś tam. Na przykład w ramach takiej, należą do jakiegoś tam zainteresowania tej osoby. I później na przykład rozmawialiśmy o tym podcaście. E, czasami właśnie pojawiały się jakieś artykuły, i później rozmawialiśmy o tym artykule, więc zwykle no, po prostu szukaliśmy jakiegoś tematu, tematu do rozmowy e, i na zajęciach e, o tym rozmawialiśmy. Okej, okay, a pisanie? Jak ono się odbywało w ogóle? W sumie pracujemy online nie piszemy na kartkach sobie gdzieś tam, czy ćwiczeniach, nie mamy ćwiczeń, mówimy, że odrzucamy podręczniki i ćwiczenia, to, to jak to się odbywało? No że na podobnej zasadzie jak rozmawialiśmy, tylko też sobie pisaliśmy, tak, więc e, były czasami jakieś tam zadania pisemne, e, ale to były takie, to znowu, to nie były takie zadania na przykład e, jak dostajemy w szkole, ale na przykład jeśli ktoś mi gdzieś tam podczas rozmowy wyniknęło, pamiętam kiedyś Ktoś mi opowiadał o jakiejś tam wigilii spędzonej właśnie chyba ze znajomymi e, Holendrami, gdzie no to jest powiedzmy święta spędzane całkiem inaczej niż my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. No to, dobra, to już byłoby w sumie fajne zadanie domowe, gdzie, e, gdzie można naprawdę dużo opisać, więc to na przykład było zadaniem domowym. E, no ale podczas zajęć też, e, też pisaliśmy, no, tak jak to wygląda w dokumentach Google, więc e, to jest fajne, że ja od razu widzę, co. Co uczem piszę, od razu widzę błędy, e, bo często jest tak, że po prostu podkreślam się na czerwono, a jak ktoś w ogóle pisze na telefonie, to słownik od razu poprawię, więc e, też tych błędów nie widać. No ale jak e, widzimy od razu, kto, kto co pisze, kto z, kim ma, z czym ma problemy, więc tak to wyglądało. Okej, okay, spoko. Czyli jest dużo tej takiej odtwórczej, ale też twórczej części języka, to Chyba dobrze brzmi, przynajmniej tak się staraliśmy to organizować, żeby dobrze brzmiało dla naszych podopiecznych. No ale teraz porozmawiajmy o tej perspektywie bardziej nauczyciela, czyli to fajnie brzmi dla ucznia, ale czy nauczyciel również jest zadowolony z takiego prowadzenia zajęć? Zajęcia na pewno nie są nudne, bo wyobrażam sobie, jeśli miałabym prowadzić, nie wiem... Cztery godziny dziennie zajęcia z tej samej książki, po prostu powtarzać z każdym to samo. E, no, nie, no, nie wyobrażam sobie tego, więc e, tutaj to też jest na pewno fajne dla nauczyciela. E, na pewno trzeba być takim trochę, e, że tak powiem, mm, trzeba się szybko potrafić e, dopasować, e, bo ja. ja Często, bardzo często miałem tak, że miałam jakieś tam na przykład zajęcia zaplanowane, bo na poprzednich widziałam, że na przykład ktoś tam ma problem z jakimś tam zagadnieniem gramatycznym albo przygotowałam sobie, że będziemy o czymś tam konkretnym rozmawiać i później e, na początku zajęć okazywało się, że w ogóle lekcja poszła w całkiem innym kierunku, rozmawialiśmy w ogóle o czymś innym. E, więc trzeba no na pewno też wziąć to pod uwagę, nie? że zajęcia mogą iść w całkiem, w całkiem innym kierunku, ale to zawsze było fajne, bo to były po prostu takie, że tak powiem, nieplanowane rozmowy. Ehm, na przykład co się, nie wiem, wydarzyło w życiu gdzieś tam w życiu ucznia, albo na przykład jak e, ktoś tam wrócił z wakacji, no to każdy u, u, uwielbia rozmawiać o podróżach, więc rozmawialiśmy po prostu na przykład godzinę o podróżach. Ehm, bardzo dobrze wspominałam zajęcia na przykład z Anią, z którą e, mieliśmy bardzo, bardzo ciekawe tematy na przykład mieliśmy tydzień włoski, bo mieliśmy za nią e, przez jakiś czas zajęcia po prostu codziennie, więc e, Ania bardzo uwielbia Włochy. I pamiętam, że rozmawialiśmy, zaczęliśmy od jakiejś tam krótkiej historii, e, później tam kultura, jedzenie, kawa, rodzaje kaw i tak dalej. E, więc no, zajęcia są, e, są bardzo różne. Czasami po prostu wy, e, wystarczało, że Zajęcia były przygotowane w taki sposób, że to było po prostu jakieś tam zdjęcie, i my po prostu właśnie rozmawialiśmy cały, jakby przez całe, może nie całe, ale większość zajęć o, o tym, nie? Bo po prostu to zdjęcie to było takim początkiem rozmowy, a, a później to już jakby po prostu kontynuowaliśmy na, na jakiś tam dany temat. I to jest świetny przykład tego, że naprawdę język jest wszędzie, jest dookoła nas, i naprawdę nie potrzebujemy uniwersalnych podręczników, które są, no niestety, nudne. Tylko jakby bazujmy na tym, co lubimy, o czym chcemy rozmawiać, tak jak mówisz właśnie o tych w ogóle podróżach, nie i urlopie, przecież na tym polega język, żeby mówić o tym, co my robimy, to, co nas interesuje. Jeżeli nie będziemy w stanie prowadzić właśnie takich luźnych rozmów, że, że właśnie kurczę, dzwaniamy się z naszym nauczycielem, i przez godzinę sobie rozmawiamy o tym, co się tam wydarzyło w międzyczasie, a przy okazji praktykując ten język, my się dowiadujemy nowych rzeczy, bo tutaj popełniliśmy błąd, tutaj można było użyć lepszego, lepszej struktury czy, czy na przykład lepszego wyrazu, no to, to jest właśnie ten kierunek taki chyba angażujący i, i sprawiający, że jest to przyjemne dla obu stron, i dla nauczyciela, i dla podopiecznego. Też to tak widzisz? E, tak. Tak, to, to na pewno. Bo też e, często miałam po prostu rozmawiać na przykład o, o Portugalii albo o jakichś tam różnicach, więc dużo na przykład uczniów. Właśnie, to też nie było tak, że mieliśmy zajęcia i, i to były tylko zajęcia, bo chcąc, nie chcąc spędzaliśmy ze sobą sporo czasu i coś tam o swoim życiu też się trochę dowiadaliśmy, więc to były takie w sumie dusze relacje. Więc właśnie też w międzyczasie gdzieś o podróżach rozmawialiśmy czy o tym, co, czym na przykład ja się tam zajmuję pamiętam kiedyś miałam właśnie lekcję, gdzie z 15-20 minut rozmawialiśmy o nurkowaniu, o kitesurfingu itd. i tak dalej i gdzie to można robić więc tutaj fajnie, bo to było z jednej strony, tam rozmawiałam o moim hobby ta druga osoba była tym zainteresowana no a przy tym rozmawialiśmy potem po holendersku więc więc to zajęcie no, na pewno ciekawe były w takim razie uważasz, że wyróżniamy się czymś na tle innych szkół? Pod tym względem, takim, co oferujemy dla nauczycieli? Dla nauczycieli na pewno to, że miałam dużą, dużą taką swobodę, po pierwsze w planowaniu swoich zajęć, bo, bo sama planowałam z uczniami zajęcia, więc jeśli na przykład chciałam mieć dłuższy weekend, jakiś tam wyjazd, miałam powiedzmy taki krótszy, czterodniowy, to po prostu planowałam sobie zajęcia na od poniedziałku do czwartku no i w piątek już miałam wolne, tak, bo to, mówię, zajęcia planowałam sobie sama indywidualnie, więc nawet jak miałam, powiedzmy, jakieś tam zajęcia, które były ustalone, że są zawsze tego dnia, no to wiadomo, jeśli raz tam przełożyłam je na inny dzień, to nigdy, nigdy nie było z tym problemu. No i w sumie to dla ucznia też było dobre, tak, że wiadomo, mam powiedzmy ustalone, ale zawsze jak coś tam, jakieś powiedzmy inne plany wypadną, no to zawsze można to przełożyć, E, tak że mówię, dawało mi taką dużą swobodę czy, czy gdzieś tam właśnie jak miałam któregoś dnia lot, no to wiadomo tego dnia po prostu sobie tych zajęć nie planowałam e, więc tutaj ta swoboda w planowaniu zajęć, e, jeśli chodzi właśnie o godziny lekcyjne w tygodniu, no i samo planowanie swoich lekcji, nie? bo e, wybieram właśnie takie tematy, które są interesujące dla mnie i, i dla uczniów o których możemy właśnie jakieś po prostu ciekawe Rozmowy przeprowadzić. Okej. Okay. A powiedz mi, czy ta praca była dla ciebie rozwojowa? Na przykład z perspektywy po pierwszej językowej, bo ja na przykład bardzo mocno podszkoliłem niektóre kwestie językowe w, w, w trakcie, kiedy wiesz, nauczałem, bo niektóre rzeczy, które się pojawiały, jakieś struktury czy słowa po prostu w artykułach, no czasami przyznam, że po prostu nie znałem niektórych zagadnień, nie? I czy, czy niektóre zagadnienia były na tyle rzadko używane, że fajnie było sobie je odświeżyć, więc to gdzieś tam dla mnie jako nauczyciela było też rozwojowe, o ile pracowałem na odpowiednio wysokim poziomie. Tak. Jeśli w sumie teraz o tym myślę, to było, były takie rzeczy, były takie kwestie, że e, ja po prostu tego używałam i ja wiedziałam, że to, e, że to jest poprawne, ale w sumie nie wiedziałam dlaczego. E, jakby tak jest. E, tak po prostu jest, okay. więc, e, więc z tego korzystałam i, i sporo tego było I nawet jak sobie pomyślałam o, o takich moich początkach, i faktycznie dużo czasu gdzieś tam spędziłam e, szukając po prostu wyjaśnienia. Albo jak pewne kwestie gramatyczne właśnie wyjaśnić w taki zrozumiały sposób. Bo ja pamiętam w sumie ze szkoły, że często słyszeliśmy, tak jest. Nie było jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi. I pamiętam właśnie, że, ja nie wiem kiedy to było, ale na pewno jeszcze w trakcie mojej właśnie współpracy ze szkołą, miałam jakieś takie chyba, mówiłam się na, dwa, na dwie godziny zajęć, właśnie z native speakerem. Poszukałam takiej, jakiegoś sposobu, żeby po prostu dalej się móc jakby językowo rozwijać, a na tym wyższym poziomie jest już jednak ciężko, no bo nawet nawet jeśli chciałabym kupić książkę, to po prostu nie ma takiej książki. E, więc e, umówiłam takie zajęcia i właśnie zadałam, to, miałam takim całą listę pytań zrobionych. E, nie dowiedziałam się nic. E, dowiedziałam się, że w sumie hmm. mogę sobie czytać książki i ewentualnie zapisać jakieś tam nowe słowa. E, co nie było dla mnie, bo ja jak czytam książkę i na przykład nie rozumiem jakichś tam powiedzmy, nie wiem w całym rozdziale, nie rozumiem dwóch słów nie wpływa to na żaden sposób jakby zrozumienia tej historii, to jestem, że tak powiem e, po prostu tego nie robię, bo lubię czytać książkę dla tej historii e, i gdzieś tam sobie zaznaczam te słówka, ale później nigdy do tego nie wracam e, więc na pewno tutaj to była taka motywacja, że no muszę tej osobie jakoś to wytłumaczyć muszę wiedzieć Eee, dlaczego tak jest, no bo no nie mogę powiedzieć tak, tak jest, bo, bo, bo tak jest, więc tego tak, to na pewno było jakby większe zrozumienie i mhm. ale świetny przykład w ogóle z tym nativem, to, to nie opowiadałaś mi tej yy, historii, bo niestety często my inwestujemy w zajęcia z nativem, a totalnie nie powinniśmy, to znaczy w ogóle ja uważam, że zajęcia z nativem są dla bardzo małej, zamkniętej grupy osób i dużo lepsze efekty ma się z nauki, z nauczycielem, który zna również Twój język i on zna również jakby struktury i potrafi porównywać te struktury. NATV nie znają właśnie swojego własnego języka od tej Perspektywy strukturalnej, dlatego nie potrafią go wyjaśniać, potrafią go tylko i wyłącznie używać. I ludzie kompletnie tego nie czają, płacą nie wiadomo ile za zajęcia z Native'em, i później kurczę, wiesz, jeżeli czegokolwiek wymagasz i jesteś świadomym użytkownikiem języka, czy świadom, świadomym też uczniem, to nie wyciągniesz z tego Native'a dosłownie nic. I ja nawet tutaj gdzieś powinien podlink podlinkować chyba w tym rogu się pojawi link do epizodu. Podcastów, w którym właśnie opowiadam o tych minusach pracy z Nativeem, że właśnie kurczę to jest mega przereklamowane. jest taki mit tego native'a, że po prostu musisz się uczyć z Native Speakerem, żeby dobrze znać języka, to jest totalny bullshit. No tak. No tak ja właśnie o, o tym epizodzie nie wspominam, ja to płyniem, godzina, może, może tam dwie godziny i stwierdziłam, że, że to jest tak e, nie tak w moim przypadku. No nie ma sensu, tak? Bo. Ja miałam po prostu konkretną listę pytań, z czego, z czego tam miałam problem, Nie były to takie pytania łatwe. No a mówię, osłyszałam to samą odpowiedź, co w szkole tak, tak jest, bo tak jest, wszyscy tak mówią, więc. Zauważ, że mając takie wyjaśnienie, tak po prostu jest, nie jesteśmy w stanie tego wykorzystywać dalej. To znaczy, nie da się tego zakotwiczyć w głowie. Po prostu wyjaśnienie, że tak to po prostu jest, nie sprawia, że my będziemy tak działać. Nigdy tak nie jest, w sensie kurczę, jakby natura ludzka, jak dzieciakowi powiesz, tak nie rób, bo tak, to on i tak będzie robił gdzieś tam po swojemu, nie? bo on musi właśnie zobaczyć, dlaczego. I jeżeli my nie przedstawimy komuś informacji, dlaczego, to nie ma szans, żeby ta wiedza została zakorzeniona, a co dopiero, żebyśmy ją wykorzystywali, czy jeszcze później wykorzystywali w sposób taki nawykowy, spontaniczny. Więc, więc fajnie, że, że o tym mówisz. Super. A z takiej perspektywy w ogóle dowiadywania się jakichś nowych rzeczy, bo ja w ogóle prowadząc zajęcia też, okej, okay, kwestia językowa i rozwój językowy dla mnie pewien był, ale też dowiadywałem się mega dużo ciekawych rzeczy spoza z, z takiej mojej bańki zainteresowań. też tak masz? Tak. Teraz od razu zaczęłam myśleć o, o Robercie, z którym po prostu praktycznie na każdy, każde zajęcie zaczynaliśmy od rozmowy. Um, o, o Formuła, um, Formuła 1, um, bo jest bardzo. Um, tak, śledził wszystkie, tak, śledził wszystko i tak dalej, więc praktycznie um, nasze zajęcia bardzo często się od tego tematu gdzieś tam um, zaczynały. Gdzie ja w ogóle wcześniej nie miałam w ogóle o tym pojęcia, jak, czy pojęcie, No wiadomo, słyszałam, ale jakby to nie jest w ogóle tam krok moich zainteresowań. No i przez to, że my tak często na, te, na zajęciach o tym rozmawialiśmy, to gdzieś tam sama zaczęłam po prostu śledzić, jak to wygląda i tak dalej. Ehm, gdzieś tam jakieś e, właśnie, wiadomo, z Holandią jest Max Verstappen, gdzie jest tam bardzo popularny i w ogóle e, więc samo nazwisko znałam i tak dalej. Dopiero później gdzieś tam zaczęłam się jakieś tam wywiady z nim słuchać i tak dalej. Ehm, więc tak, to pierwsze, co mi przyszło właśnie do głowy, to, to Robert i, i Formuła 1. Okej, okay, takie męskie, męskie tematy. To u mnie z kolei było trochę takich damskich tematów, typu mm, jakiś face care albo paznokcie. Yy, o, Angelinę pozdrawiam w ogóle. Też z Holandii by the way, tylko że ona się uczyła angielskiego yy, i ona robi rzęsy. Ja mam wrażenie, że mógłbym teraz spokojnie kłaść rzęsy <laughs> kobietowe. A co, no nie, to tak jak ja sobie pomyślę, teraz chyba nie miałam takich typowo damskich tematów, przynajmniej nie było ich dużo, jak tak teraz o tym pomyślę. Ja, mam, ja w ogóle miałam bardzo dużo osób gdzieś, tam, gdzie są jakby tam zawodowo związane z logistyką, więc sporo mhm. gdzieś tam o logistyce rozmawialiśmy, gdzieś to, to też miałam na studiach, więc to, to taki temat też powiedzmy nie był dla całkiem obcy. Ale takie gdzieś, właśnie zainteresowania, właśnie uczniów, to, to tak. Okej, okay, spoko. No to leczmy dalej. Co ja tutaj mam jeszcze przygotowanego, o co bym chciał Cię wypytać? Aha, jeszcze nie zapytałem Cię w ogóle, bo tak, o, nawet naturalnie przeszliśmy do tego tematu. Kim w sumie są tacy podopieczni nasi? To znaczy, z perspektywy, okej, okay, takiej tematyki różnorodności, tematyki zainteresowań, chciałem powiedzieć. To, to jest oczywiście ważne, ale też poziom językowy i czy te osoby są zmotywowane do nauki, czy te osoby wiedzą, jak się uczyć, czy są trudne osoby, czy są trudni podopieczni, czy my sobie jakoś radzimy z takimi trudnymi podopiecznymi. podopiecznymi jak to jest? Z mojego doświadczenia powiem, że większość osób była, była zmotywowana i właśnie... Dzięki temu, że miały własnie określone własnie jako jasne jakieś cele, tak? Tutaj nie wiem. E, studia w Holandii, e, pod, awans w pracy, inne stanowisko, e, więc to osoby były zmotywowane, bo e, miały takie określone cele i często też miały jakby przygotowany plan, co chcą zrobić, e, więc to było osoby właśnie bardzo zmotywowane. Hmm. Pytałeś też o osoby trudne. Um, osoby trudne zdarzały się. Wydaje mi się, że to były takie osoby, które nie do końca są jakby przekonane um, do innego sposobu nauczania, tak? Bo wiadomo, pójść tam latach takiej na takiej nauki um, w szkole, to może być um, ciężko po prostu przejść na, na takie całkiem inne nauczanie. Um, jak to wyglądało? Um, ja miałam styczność w sumie, z, nie wiem. Pamiętam teraz, przychodzi mi do głowy w sumie jedna osoba, e, z którą miałam właśnie takie problemy związane właśnie z, z takim stylem nauczania. E, no tutaj ty mi pomagali, którzy w sumie w takim, jak po prostu z tą osobą rozmawiać, tak? No bo nie, nie możemy nagle zacząć e, prowadzić zajęć e, w taki typowo szkolny sposób. E, więc były gdzieś takie, powiedzmy. Pokazanie tej osoby, jak to działa, że to jest efektywne. No a z drugiej strony, też dopasowanie się też do tej osoby trochę to, że tak powiem, ciężko wytłumaczyć bez, bez konkretnych przykładów i tak dalej, jak to wygląda. Ale wydaje mi się, że ważne jest takie zapewnienie po pierwsze tej osoby, że my wiemy, co robimy, mamy w tym doświadczenie, wiemy, co, co jest efektywne. I no, mówię, taka dobra, dobra komunikacja na pewno między, e, między uczniem e, a Tobą no i między nami, tak, żeby, żeby wiedzieć, jak te zajęcia poprowadzić, e, bo takie ciężkie sytuacje nie zdarzało nie zdarzają się cięż, e, często, więc u mnie to było na pewno, na pewno w pierwszym roku w ogóle nie miał jakichś takich, nie wiem, ciężkich uczniów w ogóle, takich, co mi nie przypominam, więc, mówię, pamiętam tą jedną sytuację, e, no i właśnie wtedy rozmawiałam dużo z Tobą o tym, jak to wyglądało, i tutaj takie wsparcie było, było mi na pewno potrzebne. Mm, Okej, okay. takie od strony metodycznej, właśnie. No tak, tutaj było takiej trochę pracy od zaplecza. Wydaje mi się, że bo chyba przypominam sobie sytuację i wiem, że tutaj chodziło bardzo mocno o właśnie ściągnięcie pewnych barier, które sobie sami zresztą wytwarzamy w głowie często jako uczniowie i, i wznosimy sobie jakieś pewne blokady. I wiem, że tutaj był bardzo duży problem z blokadami u tej dziewczyny, a raczej by nawet powiedział kobiety, o ile dobrze pamiętam. I tak, to na pewno było ważne, żeby porozmawiać z tą osobą na osobności, z tobą też porozmawiać, jak możemy w miarę gładko przejść od tych pewnych jej wyobrażeń do tego, co jest dobra. I tutaj nie, jakby u niej ten przeskok był niemożliwy, jakby to był za, za duży stopień i, i trzeba było, że tak powiem, to, to rozłożyć troszeczkę bardziej w czasie i żeby to było dla niej to przejście między różnymi systemami nauczania, żeby ono było łagodniejsze, po prostu dla niej. Okej. Okay. No, kurczę, to dużo fajnych doświadczeń. Ja też myślałem na przykład o doświadczeniach, bo wymieniałaś w ogóle. Po co ci ludzie się uczą, nie? że tam awans na przykład w pracy i ta perspektywa rozwoju w Holandii. A mi się przypomniała Urszula, z którą zresztą niedawno rozmawiałem na LinkedInie. Ona wróciła do Polski i ona się z nami uczyła po co? żeby wrócić z Holandii do Polski, ale z pewnymi kompetencjami językowymi. I ona tutaj w Polsce w ogóle nie wiem, kiedy rozmawiałaś z Urszulą, ale ona świetnie się rozwija w korporacji w języku holenderskim. I właśnie sobie śmiga po niderlandzku. Rozwija się cały czas w tym języku, ma fajną pracę, więc też jest zadowolona i też ten powrót do kraju czasami może być ułatwiony dzięki temu językowi, więc warto się go uczyć. No tak, to był właśnie też jakby jeden z powodów, dla którego ja w sumie wróciłam. Duże możliwości znalezienia pracy. Jeśli mówimy po, po holendersku. To w, e, angielski też się przydaje, chociażby w takim stopniu komunikatywnym, no ale jak mówimy angielski i holenderski, no to mam naprawdę e, dużo, dużo możliwości w Polsce w tym momencie. A potrafiłabyś wymienić firmy, jakieś większe, w których można bardzo dużo pozycji z językiem holenderskim znaleźć? Hmm. Wiem Na pewno, że w Krakowie jest sporo, sporo firm, które, które oferują pracować z językiem holenderskim. Z tego co pamiętam, to jest to Heineken, Shell, Włodzi, z tego co pamiętam, jest Philips. To na pewno z takich większych firm, ale jest tego dużo więcej. Też mówię, to takie z takich większych, to teraz te trzy przychodzą mi do głowy. Które tak wydaje mi się, na pewno każdy, każdy kojarzy tam, niezależnie od, co, od branży, w której w tym momencie tam pracuje. Ale jest też dużo przedsiębiorstw, które z, na przykład zajmują się bardziej um, księgowością, finansami. Um, I to są też duże firmy, chociaż może dla takiej osoby, która gdzieś tam z tym związana nie jest, nie jest to jakieś takie bardzo, że tak powiem, znane przedsiębiorstwo, ale jest, jest naprawdę sporo przedsiębiorstw. Okej, okay, spoko. Fajnie, fajnie. Czyli warto generalnie, będąc w Holandii, nawet jeżeli zakładamy powrót do Polski, to jednak od razu mocno zacząć z tym językiem i być może tam znaleźć lepszą pracę, bo pewnie mm, też podzielasz moje zdanie, że Holendrzy, jak już widzą, że ty się starasz i chcesz mówić w języku niderlandzkim, to oni cię już zaczynają dużo bardziej szanować, bo oni zakładają, że w sumie, okej, okay, uczysz się języka, to w takim razie chcesz zostać na dłużej i coś z ciebie będzie, a jeżeli ktoś po prostu przyjeżdża do Holandii. No i zakłada, że ok, coś tam sobie poradzę z angielskim albo w ogóle bez żadnego języka. No to ci Holendrzy wiedzą, że po prostu ty w pewnym momencie wyparujesz i ciebie tam nie będzie, nie, w tym kraju. Więc po co mamy inwestować czas i pieniądze w, nie wiem, rozwijanie ciebie jako pracownika, albo czemu mamy inwestować czas w budowanie relacji jakiejkolwiek z takimi osobami? Widzisz to też podobnie? Tak, i wydaje mi się też samo na przykład budowanie, e, może nawet nie w samym takim podejściu, ale wydaje mi się, że budowanie jakiejś tam relacji jest, e, jest nawet ciężkie, no bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie nie wiem, jesteśmy e, w, Hol w Holandii, gdzieś tam w pracy i tak dalej, siedzimy na przykład nie wiem, lunch z grupą ludzi e, i wszyscy mówią po holendersku jest jedna osoba, która, e, która mówi tylko po angielsku. E, ciężko jest po prostu na przykład każdemu przystawić się po na ten angielski, albo gdy ta osoba po prostu, nie wiem, przychodzi później, czy coś takiego. E, jednak wszyscy rozmawiają po, po holendersku, bo jest to coś naturalnego, tak sobie, myślę e, o podobnej sytuacji, gdybym, nie wiem, ja gdzieś w pracy w Polsce byłam i siedzę przy stoliku, siedzę, powiedzmy, 10 osób, rozmawiałam ze sobą po polsku, jesteśmy po prostu też do, do tego, nie wiem, przyzwyczajeni w jakiś sposób i nagle przychodzi jedna osoba. To nie jest tak, że ją ignorujemy, ale takim, powiedzmy, czymś naturalnym dla nas jest, że że rozmawiamy e, po prostu w naszym języku, więc wydaje mi się, że to też jest na takiej podobnej zasadzie. Ciężko jest na przykład nie wiem, zaprosić e, jedną osobę, gdzie każdy mówi też w innym języku, gdzie nigdy nie mamy takiego wspólnego języka, w którym możemy porozmawiać. Więc to e, budowanie takich relacji jest też utrudnione przez to. Mm -hmm. Ok. Rozumiem. A jeśli chodzi o Właśnie komunikację w języku niderlandzkim lub innym języku. Przejdziemy teraz do moich dwóch ostatnich pytań, które uwielbiam. Gafa językowa, twoja, największa w taka może być, wiesz, z fajerwerkami, z konfety, z takim po prostu, wiesz, że rozpierdol jest. Im bardziej efektywne, tym lepiej, bo ja bym też chciał pokazywać naszym słuchaczom, że tutaj nikt nie jest idealny. Ja popełniam non-stop błędy. Zresztą, kurczę, jak ktoś przesłucha, jakby polonista przesłuchał naszą rozmowę, to by się kurwa złapał za rękę, bo tutaj jest pełno błędów. Słuchaj, czy błędy to jest wspaniała, piękna rzecz i powinno się o nich rozmawiać. Ja o, swoim, o swojej pięknej wtopie w Wielkiej Brytanii już opowiadałem kilkukrotnie, gdzieś tam nawet któryś epizod jest cały poświęcony w tej wtopie. No to teraz słucham twojej wtopy, Sandra. E, właśnie, ja nad tym naprawdę myślałam, ale... U mnie było tego tak dużo i to dalej się tak często zdarza, że Aha, ja. Po już prostu... już myślę, że, że nie mam. Nie, u mnie to jest po prostu na, na takim porządku dziennym. że Ciężko mi jest przypomnieć sobie coś takiego konkretnego, bo takie nie wiem, przekręcanie słów albo w ogóle używanie jakiegoś innego słowa, które w ogóle całkiem zmienia ten kontekst. To jest naprawdę na porządku dziennym. Czy w ogóle wymyślanie jakichś tam swoich słów i tak mając nadzieję, że to zadziała eee, więc ciężko mi przypominać po prostu taką jakąś jedną sytuację mówię, to jest e, uczyć się tam tak naprawdę języków cały czas nie, e, nie pozostając powiedzmy przy tym tylko niderlandzkim tylko tak naprawdę od, od kilku lat już cały czas się jakiegoś tam języka uczę e, na różnym poziomie e, ale na pewno dzięki tych błędom e, ja zapamiętuję te słowa na tak byłam e, właśnie teraz w Brazylii E, po prostu czasami używałam jakichś słowa, mnie, mm, że nie wiem, że o, w ogóle są z, z francuskiego. Ja po francusku nie mówię, po prostu tak mi się wydawało, że to słowo istnieje i okazało się, że nie. E, ale dzięki temu zap zapamiętałam no. to poprawne, nie? Więc, e, <grych> e, więc no, ja nie mogę sobie przypomnieć jakiejś takiej konkretnej sytuacji, bo to się naprawdę zdarza często. A to portugalskie, które, o którym teraz mówisz, yy, czy, czy brazylijskie, jesteś w stanie sobie teraz przypomnieć, jak, jak to było? Albo kontekst. <noise> tak, ogólnie czas, to chodziło o czasownik ruszać się i to jest yy, mover, a ja zawsze mówiłam mover, coś takiego. Nie pamiętam właśnie już tej takiej złej nazwy, ale ja zawsze używałam jej. Zależnie jakby jak ta konstrukcja zdania była i jak ten czasownik miał wyglądać, to ja go w sumie jeszcze po swojemu odmieniałam nawet. <noise> Więc tak, to, to było z tym czasem nikim, który ja cały czas źle, źle mówiłam, ale mówię, takich błędów, no one się bardzo, bardzo często po, pojawiają. Okej, okay, rozumiem. Mi się przypomniał taki błąd po francusku, z którego wynikało, że kładę coś na stole albo kładę twoją siostrę na stole, jeżeli się po prostu dosłownie minimalnie zmieniło e na y, czy coś w tym stylu już teraz nie pamiętam dokładnie, jak leciało, bo to jeszcze jest zrobione jako przysłowie. Także fajna, fajna zabawa słowna. No ale właśnie takie przykłady no, są świetne, nie? Bo jakby czasami bardzo łatwo o pewien błąd, ale czy to sprawia, że umieramy, no dopóki nie zginie ktoś przez nasz błąd? No, to chyba jest okej, okay, nie? I nie ma co się przejmować, także spoko. Dobrze, że się przyznajesz do takiej ilości błędów, że aż po prostu nie jesteś w stanie rozkwinić jednego konkretnego. Ja też właśnie tak mam. Przestaję. Właściwie tak, jak jest dobry mindset, to w pewnym momencie przestajesz zwracać na to uwagę i faktycznie no, jest ciężko później o tym rozmawiać, bo ty, kurczę, no wiem, że popełniam błędy cały czas. Ale no nie przykuwam do tego takiej wagi, żeby później umieć o tym w szczegółach rozmawiać, nie? No spoko. A na koniec, jesteś w stanie wrzucić nam jakieś słówka intrygujące, ciekawe. Mogą być z języka portugalskiego, brazylijskiego, czy tam odmiany brazylijskiej raczej bym powiedział, czy też niderlandzki, angielski, może być polskie słowo. No, także feel free. Um, nie wiem, czy to są takie powiedzmy ciekawe, intrygujące, ale mam takie, e, że tak powiem swoje u, ulubione słówka i one się zmieniają bardzo często. Ja w ogóle mam słowa, które lubię, których nie lubię, których po prostu nigdy nie używam, bo ich nie lubię w każdym języku, więc jak mam się użyć, to tak sobie wymyślam inne zdanie, które próbuję w jakiś, tak, w jakiś sposób zastąpić. E, w tym momencie e, z portugalskiego mm, miraduro i to jest e, punkt widokowy. E, więc, będąc w Portugalii, tych punktów widokowych jest tam naprawdę dużo. I to też nie jest tak, że powiedzmy, jak punkt widokowy, jak sobie myślimy o, o punkcie widokowym w Polsce. Bo e, tam dużo osób po prostu na przykład spędza, nie wiem, wieczory na tych właśnie punktach widokowych. I mieszkając właśnie rok w Portugalii, bardzo dużo czasu spędziłam na takich punktach widokowych, bo tam często jest na przykład. Ktoś, kto gra na gitarze albo jakiś po prostu cały zespół gra i ludzie po prostu tam przychodzą posiedzieć sobie na, na zachód słońca, więc to nie jest tylko tak, że turyści tam przychodzą powiedzmy na zrobić zdjęcie, tylko tak naprawdę ludzie tam po prostu czas spędzają, więc dlatego chyba to, to słowo bardzo lubię, nie tylko ze względu na samo słowo, ale na takie powiedzmy skojarzenia z samą Portugalią. Eee, mam też portugalskie słówko, następne, saudade. Eee, to jest słówko, którego na przykład na angielskiej nie za bardzo da się przetłumaczyć. To znaczy eee, w sumie tęsknota, takie uczucie, kiedy za czymś albo za kimś tęsknimy. Eee, tylko, że znowu e, kontekst jest taki mm, trochę inny, jak tego używamy. Bo tego możemy użyć do wszystkiego. Eee, I to jest słowo naprawdę bardzo, bardzo popularne, bardzo często używane. Eee, bardzo lubię słowo Pula, Pula, i to jest w sumie trampolina. <laughs> Ale tak jak mówiłam wcześniej, ja w Brazylii, jak teraz byłem te trzy miesiące, to zajmowałam się dziećmi, e, które nie mówią po, które mówią tylko po niemiecku, a jak już mówiłam, znajomość mojego niemieckiego jest e, bardzo znikoma. W sumie już po tym powiedzie z nimi to już mm, było okej, okay, ale pamiętam jak rozmawiałam na początku tam z ich rodzicami e, i tak nie za bardzo wiedziałam, e, trochę się obawiałam, no wiadomo, to jest dwójka dzieci, dwójpół i... Dwa i pół latka i cztery, cztery i pół. E, mówiłam tylko po niemiecku, chłopiec zna kilka właśnie słów po portugalsku, ale no jak mamy się dogadać? I wtedy ich tata mi powiedział właśnie, że wystarczy, że będę wiedziała jak powiedzieć... E, Basen i trampolina, i one będą już zadowolone. Więc to było takie właśnie jedno z najważniejszych moich słów. <śprzywanie> okay. Mam jeszcze napisane z holenderskiego. Mam słówko e, hember i video. I to też nie są jakieś ciekawe, intrygujące słówka. E, dlaczego one są dla mnie, zawsze mnie śmieszą, bo ja pamiętam, jak wyjechałam z Holandii. E, nie Przeprowadziłam się na początku do Holandii, to ja w życiu jakoś tak nie, nie używałam imbiru. A hember to jest właśnie imbir. I ja tego nigdy nie używałam. Okay. I później, jak wróciłam do Polski, do tej pory mam problem z tym słówkiem. Ja na przykład nie wiem, jak robiłam jakoś tam listę zakupów czy coś takiego, to moja lista zakupów na początku była na przykład w połowie po polsku, w połowie po holendersku, bo nie znałam tych słówek jakby, których jakiś tam nie wiem, powiedzmy, przypraw czy takich rzeczy, których wcześniej. Nie używałam, a zaczęłam używać w Holandii. Eee, I właśnie, a tu video, to też znajomi do teraz się ze mnie śmieją, no bo po polsku mówimy wideo. Ja nie powiem nigdy wideo. Ja za każdym razem mówię video i dla mnie to, bo po prostu te dwa słowa są tak podobne, eee, że ja nawet nie zwracam na to uwagi, że ja nie, nie wymawiam tego po polsku, nie? Eee, więc nie są to jakieś takie intrygujące słowa, ale właśnie takie właśnie związane z moją. Eee, z moją nauką języku, no. że tak powiem. I o to właśnie chodziło. E, ciekawy w ogóle insight z tym video, video, video e, nie, nie wiem jak to powiedzieć bo, po niderlandzku. E, czyli dobrze rozumiem, jak idziesz do sklepu, to prosisz po niderlandzku o imbir i cię nie, Nikt nie rozumie teraz w Polsce. Albo jak się chcesz nauczyć,. Tak. <laughs> e, na, najczęściej chodzi o taki sklep, gdzie powiedzmy to sama sobie biorę, ale. <laughs> Ale tak, na liście okay. zakupów jest to zawsze napisane po holendersku, chociaż teraz to już jest jakoś tam, tam lepiej, ale no na początku ciężko mi było. E, ciężko mi było, powiedzmy, tym bardziej mówię, jeśli były jakieś takie słowa, których e, wcześniej w języku polskim nie używałam, e, to tak naprawdę musiałam się gdzieś, gdzieś tam, że tak powiem, od, od nowa nauczyć. Mm -hmm. Rozumiem. Okej. Okay. No właśnie, każdy ma troszeczkę inne problemy, każdy ma jakieś inne, może nie problemy, bo to jest mocne słowo, ale wyzwania. I fajnie słyszeć o Twoich wyzwaniach, o Twoich różnych potyczkach, które albo miały przez chwilę negatywny wynik, albo właśnie pozytywny. To właśnie pokazuje, jak bardzo języki są kursze, płynne i osobiste. Nie? jak rozmawiam z ludźmi i proszę o te pięć słówek, to wiesz, każdy wrzuca po prostu coś zupełnie innego, nie? Po tych pięciu słówkach widać jakby takie zupełnie inne podejście do życia, inne postrzeganie tego. Mega fajne słowo miraduro, punkt widokowy. Chciałem dopytać, czy będąc w Portugalii będę widział znaki z takim napisem miraduro, bo w Polsce... To chyba tak jest jakoś rozwiązane, że mamy brązowy znak, punkt widokowy czy coś w tym stylu. Jak to jest w Portugalii? Tak, one jakby są po prostu jakieś tam znaki i wszędzie właśnie jest napisane Miraduro, plus powiedzmy konkretne imię, bo tam mają swoje tam nazwy i tak dalej, ale tak, będzie to po prostu wszędzie napisane. Także jak na przykład nie wiem, w mapach Google szukamy, no to też po prostu piszemy Miraduro i, i znajdziemy. Okej, okay, super. No i pięknie Ci dziękuję. Pięknie Ci dziękuję. Sandro, za rozmowę, za poświęcony czas, no i za naszą współpracę długą, owocną. Dużo ptaszków udało się wypuścić z naszego gniazdka. Cieszę się bardzo, że tak to wyglądało i że też masz pozytywne doświadczenia z, z współpracy z nami. I to chyba tyle. Czy masz jeszcze jakieś słowo na zakończenie dla naszych słuchaczy i dla uczniów, i potencjalnych uczniów? co, na zakończenie nie lubię tak zakończeń, nigdy nie wiem co powiedzieć uczcie się języków, bo są mega, mega ważne. ważne tak, tak nie, no na pewno warto się uczyć języków i mówię tutaj jest na pewno fajna atmosfera no, ja mam, e, nawet nie wiem, czy ci mówiłam, ale na przykład z jedną z naszych uczennic właśnie Ania do mnie jak, jak kiedyś tam zadzwoniła, rozmawialiśmy ponad godzinę o tym, jak właśnie e, jej życie się zmieniło w przeciągu właśnie od tego czasu, gdzie tam zaczęła lekcja aż do to, to, e, to tam momentu, kiedy, kiedy znalazła pracę taką, jaką chciała i tak dalej, więc e, fajnie, że takie te relacje też się tworzą z, z uczniami, że to nie jest typu właśnie takie teraz mamy zajęcia godzinę, dwie godziny w tygodniu to tyle, tylko bardzo fajnie jest, powiedzmy, też yy, śledzić, jak to pomaga. Yy, widzieć fak faktycznie efekty tego, tego, co robimy. Więc tak, uczcie się języków. Bardzo. Aż się miło robi. Yy, no i możecie się uczyć z nami. Yy, jeśli jesteście z kolei nauczycielami, to yy, również zachęcamy do odezwania się do nas. Cały czas kogoś szukamy, bo szukamy ludzi, a nie kompetencji samych, więc, więc zawsze warto się do nas odezwać. Szczególnie znając język internacki i angielski. No i jeszcze raz zachęcam do podjęcia nauki z nami, jeżeli to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj z Sandrą, rezonuje z Tobą i jest dla Ciebie intrygu, intrygujące i ciekawe. Na ten moment bardzo Wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że było tutaj dużo inspiracji i ciekawostek. No i zapraszam do kolejnych epizodów. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Na razie Sandra. Cześć. Cześć.